Wojtek, plan minimum wykonany, jedno zwycięstwo przewiezione, dwa bardzo wyrównane mecze, obydwa na styku, jeden pierwszy minimalnie przegrany, drugi po świetnej końcówce wygrany, jak to z parkietu widziałeś? No na pewno szkoda, że to pierwsze spotkanie też nie zostało rozstrzygnięte na naszą korzyść, bo na pewno szanse były, bo cały mecz był praktycznie kosz za kosz, żaden zespół nie wyszedł na jakieś większe prowadzenie. Troszeczkę mi tam chyba mieliśmy, z tego co pamiętam, gorszy początek. Natomiast później doszliśmy przeciwnika, no parę błędów, które już staram się wyeliminować. Już w drugim spotkaniu wyeliminowaliśmy pewne sprawy, co pozwoliło no to mniej, tą taką parę punktów różnicy uzyskać, no i przełożyło się to na pozytywny wynik. A drugi mecz już moim zdaniem można było zaobserwować, że troszeczkę mieliśmy więcej siły, oni mimo, że gdzieś tam więcej próbowali rotować składem, to jakby nie przełożyło się to na siły i gdzieś fizycznie chyba troszkę średniej, a my w tym fragmencie prezentowaliśmy się lepiej, no i zaowocowało to zwycięstwem, zwłaszcza w końcowej fazie, bo ostatnia kwarta 28-20, także finisz. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Wojtek, teraz no zdecydowanie jesteście w lepszej sytuacji, bo dwa mecze wcześniej, to teraz Dąbrowa musi się martwić, że przynajmniej jeden mecz wygrać, aby bez jeszcze doprowadzić do piątego meczu. Jak sądzisz, co będzie kluczowe w tym pojedynku, w sobotę i w niedzielę? No na pewno koncentracja, na pewno nie można pozwolić zespołowi z Dąbrowy gdzieś grać swoją koszykówkę i uwierzyć w to, że mogą wywieźć tam dwa zwycięstwa, także od początku musimy mocno na nich ruszyć i mocno bronić i być skoncentrowani w ataku i myślę, że to powinno gdzieś tak skoro mówiąc wystarczyć, żeby może odnieść w tym pierwszym meczu zwycięstwo, a myślę, że wtedy gdzieś troszeczkę morale zespołu z Dąbrowy spadną i to drugie zwycięstwo też będzie już łatwiejsze, no bo gdy stan rywalizacji by po wyjeździe z Krasna był 2-2, no to wtedy ostatni mecz w Dąbrowie, no i to już wiadomo, przychodzą nerwy, stres i różnie to może być. Także plan na dwa mecze w Krośnie, dwa zwycięstwa. No i myślę, że tym bardziej, że to nasza sala i ja tutaj jest na pewno zdecydowany, bo lubimy tutaj grać i nieraz pokazaliśmy, że stać nas na dobrą koszykówkę, nawet niedawno w drugiej rundzie z Dąbrową pokazaliśmy bardzo dobry mecz i gdzie zespół z Dąbrowy nie mógł znaleźć argumentów na naszą dobrą grę, no i myślę, że jeśli zagramy co najmniej tak dobrze, to wynik będą spokojny. Wojtek, Darek Oczkowicz, wasz kapitan na Facebooku, na swoim fanpage'u rozpoczął akcję, wszyscy przychodzimy kibicować na biało. Jak podoba się wam ta inicjatywa? No mam nadzieję, że kibice dopiszą, że przyjdą tutaj licznie na salę i będą nas dopingować, a jeszcze gdyby udało się rzeczywiście zrealizować to, żeby każdy przyszedł ubrany na biało, to na pewno tworzy to taką fajną atmosferę, która nie dość, że licznie zabrani kibice, plus jeszcze taka jedność ze strony właśnie dopingujących, to na pewno działa to pozytywnie, a na przeciwnika gdzieś deprymująco i myślę, że wtedy niesieni tym dopingiem, na co bardzo liczę. Czyli wszyscy na biało, wszyscy na biało w niedzielę. I tak, i po dwa zwycięstwa. Do boju.